Witaj w tym materiale, dzięki któremu dowiesz się, jak możesz dodać ogłoszenie, nowe ogłoszenie w serwisie OLX, a zarazem zadbać tam o włączenie opcji przesyłki OLX. Co okazuje się bardzo cenne, no bo inni mogą od razu zaklepać, że na przykład chcą zakupić przedmiot, który wystawiasz, i wtedy inni, no, nie mają już takiej możliwości, czyli jest już w jakimś stopniu zarezerwowane, Oczywiście my jako sprzedawcy też mamy możliwość anulowania, danego zakupu, bo może być tak, że musimy anulować kogoś zakup przez opcję przesyłki ORX, ponieważ my na przykład sprzedaliśmy komuś bezpośrednio. Więc czasami do takich sytuacji dochodzi, są one rzadkie, no ale może będziemy musieli gdzie nie skorzystać z takiej opcji. Powiedzmy, że posiadamy po prostu nowe konto. Jest ono w żaden sposób nie, jakoś niewy, niewykorzystywane jeszcze przez nas. I teraz decydujemy się na dodanie nowego ogłoszenia. Co jest możliwe już z pozycji, żeby tutaj na górze, dodaj nowe ogłoszenie i właśnie z tej opcji sobie skorzystamy. I co się dzieje w takim momencie? Mamy informację, że musimy potwierdzić, że to faktycznie my. Że decydujemy się na założenie nowego konta w serwisie OLX i chcemy tutaj w taki no, legalny sposób działać, więc musimy tutaj i warto to zrobić: wprowadzić numer telefonu. No, jeżeli tego nie zrobimy, to nie będziemy w stanie no, dodawać naszego ogłoszenia. I co jest bardzo istotne, to musimy tutaj podać numer telefonu, który nie został jeszcze użyty do weryfikacji konta OLX. Bo może być tak, że wcześniej posiadałeś konto w serwisie OLX, ale zostało ono zablokowane, zamknięte, no nie wiem, coś mogło się z nim stać i tam był podpięty już twój numer telefonu. Więc jeżeli tak się stało, to tutaj musisz wprowadzić jakiś inny numer telefonu, który nie był jeszcze używany do weryfikacji konta OLX. Można więc użyć innego numeru tego telefonu, może być to numer telefonu naszej bliskiej osoby, na przykład spółmałżonka, i wtedy to też może tutaj już dalej zadziałać ale co też istotne to ułatwi to nam po prostu potwierdzenie serwisowi OLX że my staramy się działać bezpiecznie więc wprowadzamy tutaj swój odpowiedni numer a następnie klikamy dodaj ogłoszenie i gdy udało ci się wprowadzić ten odpowiedni numer to został na twój numer wysłany właściwy kod weryfikacyjny Zazwyczaj składa się on z sześciu cyfr, musisz je wprowadzić, i gdy się to uda, to zobacz, pojawia się informacja. Super, że z nami jesteś. Formalności są załatwione. Możesz już wysyłać i odbierać wiadomości oraz dodawać ogłoszenia. Więc właśnie taka jest korzyść z potwierdzenia naszego konta OLX za pomocą odpowiedniego numeru telefonu. Możemy więc tutaj kliknąć gotowe. I przechodzimy teraz przez proces dodawania naszego ogłoszenia. Na początku wprowadzamy więc odpowiedni tytuł takiego ogłoszenia. No i ja w ramach też tego poradnika no, przygotuję takie szybkie ogłoszenie, które dotyczy sprzedaży, tak naprawdę rzeczy, którą teraz nie wystawiam, ale wszystko ma na celu po prostu wytłumaczenie, jak to wygląda. Więc powiedzmy, że sprzedaję mikrofon, audiotechnika, który posiadam i który służy mi do e, nagrywania mojego głosu mm, i zobacz, udało mi się stworzyć taki tytuł. Teraz wybieram odpowiednią kategorię. Czasami na samej górze zostanie nam zaproponowana kategoria na podstawie tytułu, który wprowadziliśmy. Czyli e, może być tak, że właśnie uda ci się wprowadzić tutaj nazwę typu, na przykład, nie wiem, jakiś samochód, i od razu tutaj na samej górze zostanie zaproponowana kategoria, że na przykład e, samochody e, osobowe. Tutaj nie ma takiej propozycji, więc ja muszę ją samodzielnie znaleźć, dlatego klikam sobie na przykład na elektronika. Następnie sprzęt audio i tutaj mikrofony. I dzięki temu jest już ustalona ta odpowiednia kategoria, mogę więc dodać zdjęcia i zobacz, że można dodać aż 8 różnych zdjęć. Oczywiście chcę powiedzieć, że warto zadbać, aby te zdjęcia były dobrej jakości, więc możemy je fajnie przygotować. Nie róbmy po prostu szybko zdjęć, tak bez sensu, tylko zastanówmy się, w jakim są tle, gdzie są ustawione, jakie jest światło. E, może być tak, że wykorzystamy też jakiś program graficzny, który ułatwi nam lepsze przygotowanie takich zdjęć. I ja po prostu przed stworzeniem zdjęcia jakiegoś produktu się dokładnie nad nim przez chwilę zastanawiam, żeby uzyskać jak najlepszy rezultat. Że ja później spoglądam sobie na takie zdjęcia, i mam pewność, że one naprawdę fajnie wyglądają, że ja takimi zdjęciami bym się sam zainteresował, gdybym poszukiwał takiego mikrofonu. Więc również stara się o to zadbać. Tutaj można dodać 8 zdjęć, ja dodam chociaż kilka. I zobacz, że udało mi się je dodać z mojego urządzenia. I to, co jeszcze mogę teraz zrobić, jest tutaj od razu domyślnie ustawione pewne zdjęcie główne, ale to nie oznacza, że to musi być zdjęcie główne. Można zawsze to zmienić, wystarczy po prostu przenieść. I zobacz, zawsze tutaj pierwsze zdjęcie będzie jako zdjęcie główne. Gdy klikamy sobie tutaj na, te, na ten aparat, który pozwala nam na dodanie kolejnych zdjęć, to zobacz, pojawia się po prawej stronie taka niebieska informacja, że możesz dodawać zdjęcia, ale tylko w odpowiednich formatach. Dodatkowo muszą one spełniać warunek związany z rozmiarem czyli nie mogą przekraczać 5 mega. Więc o to też musisz zadbać, i wtedy bez problemu dodasz te właściwe wszystkie zdjęcia. Następna rzecz, o którą chcemy tutaj zadbać, czyli stworzyć bardzo ciekawy opis. I także w tym miejscu, gdy klikamy, by dodać taki opis, to zobacz, pojawia się taka niebieska informacja, która ukazuje bardzo ciekawe wskazówki i stara się je uwzględniać. Czyli pisz jasno, unikaj powtarzających się, unikniesz wtedy powtarzających się pytań od kupujących. Ja też tak często robię, że gdy jakiś kupujący, który jest zainteresowany moim przedmiotem, wysyła jakieś zapytanie, to się zastanawiam, czy właśnie tych informacji od razu nie umieścić w ogłoszeniu, bo wtedy inni nie będą mi wysyłali podobnych pytań. Bądź szczery, taka też wskazówka, albo dodawaj sporo szczegółów, na przykład, gdy dodajemy, sprzedajemy jakiś sprzęt w tym na przykład jakiś sprzęt elektroniczny, ale nie tylko, sprzedajemy auto, to warto podawać dużo szczegółów i wtedy też będziemy mogli spełniać oczekiwania potencjalnych klientów. Więc ja taki szybki opis starałem się stworzyć, teraz można przejść do ceny i masz tutaj kilka opcji, czyli możesz sprzedać za określoną cenę, możesz wystawić ogłoszenie za darmo, masz możliwość ustawić, że po prostu się za coś chcesz zamienić. My wybieramy tą pierwszą opcję i wprowadzamy tutaj. Powiedzmy, że niech to będzie, że ja chciałbym za ten mikrofon otrzymać 250 zł, no to ustawię sobie cenę, niech to będzie 280 zł i dam znać, że jest do minimalnej negocjacji, czyli wtedy do 250. Więc możesz też o tej wskazówce pamiętać, że jeżeli oczekujesz jakiejś ceny, a chcesz włączyć tą opcję do negocjacji, to zawsze musisz minimalnie wystawić drożej. Aby było z czego zbijać niżej, i abyśmy my nie byli w tym wypadku stratni. Dodatkowe informacje: no to czy sprzedajemy jako osoba prywatna, czy jako firma. Więc na początek możemy wybrać jako prywatna, czy po prostu już zawsze. Stan danego urządzenia, czyli tutaj bym wybrał, że jest po prostu używane. I to, co się pojawiło od pewnego czasu na OLX, czyli tak zwane autoprzedłużanie, czyli ogłoszenie wygasa po 30 dniach. Ale jeżeli skorzystamy z tej opcji, no to będzie ono automatycznie przedłużane. Ale co jest też ważne, to yy, no musimy ustalić, czy chcemy z tego skorzystać, bo czasami 30 dni to jest okres, który pozwoli nam po prostu się dowiedzieć, czy sprzedamy dany przedmiot. Ja więc zazwyczaj nie korzystam z tej opcji, no bo mm, przedmioty, które wystawiam, sprzedają się w przeciągu 7-14 dni. Więc na tym mi szczególnie zależy, ale jeżeli uznasz, że Twoje pewne przedmioty będą sprzedawały się znacznie dłużej i nie chcesz ponownie je aktywować, no to możesz z tej możliwości automatycznego przedłużania skorzystać. Następnie pojawia się opcja dodania tej przesyłki OLX, czyli powiedzmy, że właśnie sprzedaję sobie ten mikrofon i chcę zaoferować kupującym, że ja bez problemu mogę im wysłać. Wysłać na przykład poprzez Pocztę Polską, czy poprzez InPost, i dodatkowo. To będzie takie rozwiązanie, że gdy oni zobaczą moje ogłoszenie, to tam też w odpowiednim miejscu pojawi się opcja, że mogą oni kupić już ten mikrofon z opcją wysyłki poprzez np. Pocztę Polską czy Inpost. Ja jestem to w stanie również ustalić, zadecydować z jakiej opcji transportu chcę tutaj skorzystać, czyli powiedzmy najpierw wybieram odpowiedni rozmiar paczki. Mam tutaj dodatkowe wskazówki, na przykład czy jest to płyta CD takiej wielkości, czy to książka, smartfon, tablet. Tutaj już rozmiar M to jest coś wielkości laptopa, butów, sweter, jakieś ubrania, a już większy rozmiar to na przykład drukarka, mikrofalówka, więc warto się nad tym zastanowić. Ja bym wybrał tutaj ten rozmiar S. I następnie do wyboru są on Już skoczyła jeszcze jedna opcja transportu, czyli Orlen paczka, czyli paczki, które ktoś może odbierać sobie na stacjach Orlen. A trzeba przyznać, że tych stacji jest pełno, i też może taka stacja czasami znajdować się blisko kogoś zamieszkania, i ta opcja może być czymś wygodnym. Yy, więc możemy zadecydować, z której opcji tutaj chcemy skorzystać. Ja powiedzmy, że wybrałbym te trzy opcje. Nie ma to dla mnie znaczenia, jak komuś wyślę, yy, i następnie. Warto zapoznać się z tą informacją, że będziemy mogli znacznie szybciej sprzedawać z taką przesyłką OLX. Bo dlaczego? Bo kupujący będzie mógł od razu po prostu zarezerwować dany przedmiot i wybrać, że on za niego płaci i wysyłane są środki za dany przedmiot do serwisu OLX i gdy my wtedy otrzymujemy informację na nasze konto, że ktoś kupił nasz przedmiot, za niego zapłacił, no to dostajemy takie zalecenie od OLX, czy potwierdzamy takie, taką płatność. Jeżeli to uczynimy i potwierdzamy, bo na przykład nadal chcemy sprzedać ten nasz przedmiot, no to wtedy od OLX otrzymujemy odpowiednią etykietę i informację, jak mamy tą przesyłkę wysłać. Więc jest to bardzo ciekawa opcja, która okazuje się dość wygodna dla obu stron. Oczywiście są pewne wady, i na to też zwracałem uwagę w pewnej mojej e, materiale wideo, który dokładnie wyjaśniał, jak działają przesyłki OLX. i Materiał ten jest również dostępny pod tym filmem w opisie, więc możesz tam z niego skorzystać. Na samym końcu pojawia się informacja, aby aktywować płatności OLX, aby otrzymywać zapłatę. I zobacz, zanim sprzedasz coś z przesyłką OLX, musisz aktywować płatności OLX. Dzięki temu zawierasz umowę z Payu, operatorem płatności, dzięki temu możesz dostawać od niego przelewy na swoje konto bankowe. Więc w jaki sposób chcesz sprzedawać swoje przedmioty, więc na przykład ustalasz, czy prywatnie, czy jako przedsiębiorca, więc wybieramy tutaj tą pierwszą opcję prywatnie i następnie musisz wprowadzić odpowiednie swoje dane. Imię, nazwisko, musisz potwierdzić, że akceptujesz tutaj umowę o usługi płatnicze Payu. I następnie też wprowadzasz poniżej swoje dane kontaktowe. I chcę Ci powiedzieć, że te dane kontaktowe, które tutaj wprowadzasz, to dotyczą przede wszystkim ogłoszenia, jakie wystawiasz. E, czyli zobacz, udało mi się wystawiać, udaje mi się wystawić ten mikrofon. I tutaj wprowadzam, gdzie ja na przykład się znajduję, gdzie mieszkam, więc mogę wprowadzić swoją miejscowość, e, czemu to służy, bo może być tak, że ktoś będzie mógł chcieć skorzystać z odbioru osobistego i osobiście się do Ciebie wybrać. Zobaczyć dany przedmiot i na przykład zdecydować się na jego zakup. Nie musisz wprowadzać lokalizacji, ale czasami okazuje się to bardzo wygodne rozwiązanie. Następnie wprowadzasz tutaj osobę kontaktową, czyli no przy Twoim ogłoszeniu danego przedmiotu będzie widać Twoją nazwę użytkownika, właśnie z kim kupujący mogą się kontaktować. Czyli najczęściej wprowadza się tu po prostu nasze imię i nazwisko. Tutaj adres e-mail, gdzie będą przychodzić wiadomości związane z tym ogłoszeniem, czyli gdy ktoś będzie chciał się z nami skontaktować, wysyłał jakieś zapytania, to będziemy o tym informowani. I co warto jeszcze podać, to oczywiście numer telefonu. Nie musimy, wtedy będziemy dostawać powiadomienia na naszą skrzynkę na OLX i możemy odpowiadać i tak się komunikować, ale zapewne i ty dostrzegasz, że łatwiej się komunikować ze sprzedawcą, gdy wprowadza on w ogłoszeniu numer telefonu. Jest wtedy nawet Taki sprzedawca bardziej godny zaufania, więc warto również i to brać pod uwagę, i częściej wprowadzić taki numer telefonu, dzięki czemu inni chętnie się z nami kontaktują łatwiej, a to sprawia, że znacznie szybciej sprzedajemy dany przedmiot. I zobacz, że teraz, kiedy dodajemy takie ogłoszenie, to pojawia się informacja, w jaki sposób chcemy je dalej wypromować. Możemy skorzystać z różnych możliwości. Oczywiście one są płatne, na przykład, że dane ogłoszenie będzie promowane na górze listy ogłoszeń, będzie odświeżane. Dzięki temu bardziej również pojawi się wyżej i będzie uznane za nowsze, więc większa ilość osób będzie klikać i sprawdzać, co tam się znajduje. No i są jeszcze inne opcje, na przykład promocja na stronie głównej. Więc to, z, 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 z takich promocji oczywiście warto jest skorzystać, szczególnie gdy sprzedajemy coś drogiego, więc wtedy no minimalne wypromowanie, poświęcenie pewnych kilkunastu kilkudziesięciu złotych sprawi, że znacznie szybciej coś sprzedamy, e, więc no dobrze się nad tym zastanowić. E, ale nie musimy ponosić zawsze kosztów, gdy wystawiamy ogłoszenia. Może tak być, gdy po prostu wystawiamy ogłoszenie przy odpowiednich kategoriach płatnych ale są też i bezpłatne. Więc zobacz, że gdy wystawiam to ogłoszenie, które dotyczy mikrofonu, no to mogę je wystawić również za darmo, więc wybieram tutaj sobie tą opcję na dole dodaj bez promowania. I zobacz, że w tym momencie pojawiła się informacja, że to ogłoszenie z przesyłką OLX zostało dodane. Można zobaczyć wtedy aktywne ogłoszenia. Co się teraz będzie działo? No OLX będzie sprawdzać, czy to nasze ogłoszenie zostało poprawnie dodane. Czyli następuje proces takiej weryfikacji. Jeżeli wszystko będzie ok, no to zostanie ono opublicznione, będzie dostępne w serwisie OLX, dzięki czemu po prostu kupujący będą mogli się do nas zgłaszać. I dodatkowo zawsze możesz przejść do mój OLX, następnie ogłoszenia i tutaj zapoznać się ze wszystkimi swoimi ogłoszeniami, które są aktywne, oczekujące, pewne nieopłacone, zakończone czy wstrzymane. I teraz takie ogłoszenie jest aktywne, ym, oczywiście tylko przez chwilę, gdzie zobacz, pojawia się dokładnie jego tytuł, informacja za ile, y, możliwość negocjacji, ale dodatkowo pojawia się opis, zdjęcia i tutaj jest możliwość skorzystania, że kupujący ma możliwość poprawić dany, dany przedmiot. Życzę Ci więc powodzenia w wystawianiu swoich przeróżnych ogłoszeń w serwisie OLX i do zobaczenia w kolejnym materiale, który będzie pojawiać się na tym kanale. Cześć.